Pali się. Tak? Wiecie co, wjechałam na 22 piętro, żeby tutaj napić się kawki i pokazać wam widok, ale widzę, że się pali. Chyba coś. O co by to innego było? Pali się pod trasą zamkową. A to jak już tu jestem, to zbliżę. Ale faktycznie bardzo dużo straży jechało, bo widziałam, mijałam. To już się domyślam, gdzie jechali. Wiecie co, to jest zbieg okoliczności, ja naprawdę chciałam wam tylko widok pokazać, a okazało się, że widzimy z góry pożar. Ale się pali, Boże. Więc wiecie coś może więcej o pożarze, bo jak już napisaliście, Monika napisała, to może Moniko wiesz coś więcej. To jest naprawdę, słuchajcie, przypadek, naprawdę przyjęty tutaj.
jakoś ciacho z kawą, a okazało się, że widzę z góry pożar. Boże, to masakrycznie wygląda. Relacje robię. Najlepsze jest to, że chciałam tylko pokazać widoki, a na pożar natrafiłam. Wiemy coś, co się pali? Dzisiaj coś o tym? Jakieś budynek, ale nie wiem. Cześć wysłałem, pokazałem, ale ona nie wie. Nie kojarzy. Ale tutaj jakaś tam, tutaj wcześniej był komentarz, Monika pisała. No. Nie udasz się w ogóle. A weź zobacz ten. O, poszedł już. Wiecie co, poczekajcie, ja wezmę drugi telefon. O. Czekajcie, postaram się zobaczyć, czy... Już wam powiem. Kłęby dymu nad Szczecińskim portem. To chyba będzie to. 27 minut temu. Dobrze mówię? Tak. Nie, to nie jest. Który dziś już jest 20, dobrze. To pożar budynku magazynowego przy nabrzeżu bułgarskim. Gasi go własnymi siłami portowa straż pożarna i nie jest to nic poważnego. Takie coś znalazłam, ale nie wiem, czy to jest to. W każdym razie przez przypadek wam pokazuję pożar. Na terenie portu się pali, pisze Monika. Pożar w porcie. Czekajcie chwilkę, znajdę jakieś lepsze miejsce może. Tak, też.
No i przepraszam Panią, czy mogłaby Pani zakończyć? Patrz, jakie kłęby dymu są, masakra. Ale takie i powoli się strasznie unosi ten dym. Tak no, przerażająco to wygląda. No. Nie wiem, czy to nie masz takiego otwartego ognia, nie? No. No masakra. No kochani, możecie udostępnić dalej akurat. Przyszłam tutaj napić się kawy, a co, już piją kawę? Coś? Nie, właśnie. Czekają na mnie? Dobra, ja uciekam, bo muszę. Wjechałam tutaj na 22 piętro, żeby pokazać Wam przy okazji widok, a okazało się, że mam idealny widok na niestety pożar. Tak więc... udostępniajcie dalej, pozdrawiam Was i do zobaczenia. Na poprzedniej relacji widzieliście kłęby dymu. Teraz już widać, że jest otwarty ogień i ten dym jest czarny. Tutaj widzicie, jak gaszą. Teraz w tym momencie tak to wygląda. Na poprzedniej relacji mogliście zobaczyć właśnie kłęby jasnego dymu. Teraz ten dym jest czarny. No już jest otwarty ogień. Podobno jest to jakiś magazyn, ostatnie piętro magazynu, tak? Budynek. To budynek. Zobacz w internecie, wpisz to pewnie. Ja jest wszystko w tytule transmisji. W tytule transmisji napisałam, w którym to jest miejscu. Prawdopodobnie to jest jakiś budynek, jakiś magazyn. Nie ma zbyt dużo informacji na ten temat. Generalnie bardzo dużo mówię. No, jakoś zasięg nie chce wejść. Zobacz, nie mam widoku, jaką sobie na stole. Nie chcę załatować. Teraz nas rozłączy, słuchajcie, bo mi się rozładowuje telefon. Pawlo jest bliżej. Pawlo Press? O, widzicie. A ja z 22 piętra z góry nagrywam. Ja właśnie Daszmy na Pawla Strunę chciałem wejść. No proszę, Waszą Marię. Tylko przeglądarkę. Teraz o tym zawiatu pójdziesz? Trzyma się tam. O. Tam to widzisz? Nic się nie chce załadować. A pełny LTE i pewny zasięg. No jest, pan będzie mu nad szczecińskim portem. Płonie magazyn, czyli dobrze mówię. Dobrze, no, ja też właśnie zerknęłam, ale wiesz, jak ma jest mało informacji, to... Ważna kwestia pobytu, to też było ładnie, tylko że... Jakby wydało, że ja się wypogodziłem. Zobacz, jak jesteśmy daleko, jak to widać, nie? No. I potem, wiesz, przychodzą twoje i to też nie robiłam tego biznesu po to, żeby on zrobił dla mnie to samo moje. Kompletnie nie. Robiłam to, bo chciałam, żeby był szczęśliwy. I potem przychodzą moje urodziny i w jednym roku słyszysz, że... No, słuchaj, to jest ten bardzo urodziny.
więc widzicie, kochani. A ja uciekam, bo muszę uciekać, poza tym zaraz rozładuje mi się telefon. Płonie poszycie dachu parterowego budynku. Z ogniem walczą 4 zastępy straży pożarnej i załoga statku pożarniczego. A ja uciekam, ponieważ tak jak powiedziałam wam, zaraz i tak nas, przepraszam, zaraz i tak nas rozłączy. Patrz, nie chcę mi się zmieścić obraz. Aha. Nie dogadywałam, ale doceniałam go, bo był to dobry przyjaciel. Tak? Nie, to był jego bardzo dobry przyjaciel, którego nie lubiłam, bo to nie był mój człowiek. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia. Możecie udostępnić dalej.